Bracio, łapać! Udało nam się przejąć wszystkie jaja, wasza wysokość. Co do jednego. Wspaniale. Może w końcu będzie z ciebie jakiś pożytek. Zajmij się pilnowaniem tuneli. Nikt nie może przez nie przejść. Gdzie jaja? Te otwory wychodzą na drugą stronę smoczego świata. Znaleźliśmy kilka jaj, ale są zbyt ciężkie, by je przenieść. Druga strona świata? Zapomniane światy. Spyro, musisz spróbować. Nikt inny nie przeciśnie się przez otwory. Dobra, no to jazda! Znajdź jaja i odzyskaj je, Spyro. W tobie ostatnia nadzieja. Już się robi! Cześć, Spyro. Możesz swobodnie rozglądać się w prawo lub w lewo. Aby szybko wyśrodkować kamerę za sobą, użyj środkowania kamery. Żeby rozejrzeć się wokół, możesz także wcisnąć akcję. A więc to ty! Przybywasz na ratunek skradzionym jajom, he? Przykro mi. Posłuchaj no, jeśli ci życie miłe, w tej chwili odwrócisz się na pięcie i wskoczysz z powrotem do dziury. Jaja należą teraz do nas i ukryłam je w miejscach, do których nie dotrzesz nawet za 1000 lat. Zresztą, nawet gdyby ci się udało, nasza specjalnie przeszkolona armia da ci wycisk i odbierze zgubę. Czy wyraziłam się jasno? Jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, bardzo się zdenerwuję. A wtedy lepiej nie wchodzić mi w drogę.
Spyro! Patrz, znalazłem portal prowadzący do innego świata. Ale żeby się do niego zbliżyć, musisz poszybować. Widziałem coś błyszczącego. O, prawie bym zapomniał. Znalazłem to jajo. Spyro, to jest supermoc turbolotu. Kiedy przejdziesz przez pole supermocy wyglądające tak jak to, przez jakiś czas będziesz mógł latać. Podoba ci się aktywny tryb kamery? Jeśli nie, wróć. Kamera jest w trybie pasywnym. Jestem spóźniony na obiad w klubie Tiki, a portal prowadzący do mojego domu właśnie się zepsuł. Może kiedy wykluje się jeszcze parę smoków, znów zacznie działać. Widzę jajo na dnie jeziora. Wskoczyłbym po nie, ale nie chcę zamoczyć futra. Może ty je wydobędziesz, aby zanur... Yeah.
właśnie wybierałem się, by popływać sobie na muszelkowej plaży. Gdy nagle ni stąd, ni zowąd, mój portal zniknął. Jeśli zdołasz znaleźć... No ty tutaj, kto by pomyślał? Czekaj, dlaczego ty nagle zniknąłeś po pokonaniu Ripta w Avalarze? Więc twoje odejście negatywnie wpłynęło na moje interesy. Dlatego też nawiązałem współpracę z miejscową czarownicą. Cudowna z niej niewiasta. Wygląda na to, że bardzo lubi smoki. Za uwięzienie kangurzycy Shelly płacą mi prawdziwe kokosy. Ten wredny torbacz musiał mocno zajść za skórę biednej czarownicy. W każdym razie mógłbym pewnie niechcący wypuścić kangurzycę. Oczywiście, gdybyś uścił najpierw drobną opłatę. A, Spyro, twoja szlachetność mnie rozczula. Pewnego dnia ta cecha charakteru może wpędzić cię w kłopoty. Na razie jednak zawdzięczam jej majątek.
Mam nadzieję, że docenisz przysługę, którą ci oddaję, wypuszczając cię. No i brawo, misiu. Co złego, to nie ja. Jasne. Ja tylko wypełniam obowiązki. Ja! Ej, czyżbyś był przedstawicielem smoków? Tak, jestem Spyro. Nie sądziłam, że poznam smoka. Kiedyś rządziliście całym tym światem, wiesz? A potem nagle zniknęliście. Puf! Mieszkały tu smoki? Nie wiedziałeś? Według tego, co mówią, to było z 1000 lat temu. A potem odeszły? Tak. Najdziwniejsze jest jednak to, że razem z nimi zniknęła stąd dosłownie caluteńka magia. Niektórzy twierdzą, że było tu tego towaru od groma. Latające okręty, śpiewające lasy, kamienie życzeń, co kto lubi. Jednak po odejściu smoków wszystko zniknęło. To dlatego niektóre z portali nie działają? Tak, zaczynają wysiadać. Jeden po drugim. Cóż, trzeba wracać do domu i obmyślić plan. Wpadaj, kiedy zechcesz. Pomożesz nam? Stado rozjuszonych nosorogów splądrowało miasto i porwało burmistrza! Pokazaliśmy tym osiłkom. Gdyby nie fakt, że było ich dwóch, dawno bym się z nimi rozprawił. Nosorób jest za duży na użycie szarży. By go podpalić, wciśnij atak.
Cześć, Spyro. Twój postęp został... Dziękujemy za uratowanie miasta. Jako burmistrz wręczam ci jedno z naszych słynnych jaj gigantów. Przykro mi, ale to najbrzydsza kura, jaką w życiu widziałem. Spyro, arena gladiatorska, którą znalazłem, świetnie nadaje się na skatepark. Masz ochotę się sprawdzić na desce? Założę się, że nie dasz rady wyłapać wszystkich 15 jaszczurek. Wróć, gdybyś potrzebował... To było super! Kiedy jeździłeś na desce, znalazłem to w gnieździe jaszczurek.